W ostatnim czasie na YouTubie jest bardzo popularny tryb Death Swap. I w dzisiejszym odcinku będę rywalizował wraz z Dave'em o to, kto zrobi lepszą pułapkę. Ten tryb polega na tym, że mamy 5 minut na to, żeby przygotować pułapkę na przeciwną osobę, z którą rywalizujemy w tej grze. Jeżeli chcecie więcej odcinków tego typu, no to koniecznie zostawcie łapkę w górę, a ja wam życzę miłego oglądania. Pozdro! 3, 2, 1, poszło. Startujemy, życzę powodzenia. Powiem ci tak, no znowu, to po prostu ponownie jak na pojedynku dostaniesz i tutaj tym razem... Zobaczymy. Bo po prostu ja tutaj mam taktykę, tak? I ta taktyka, tak, oczywiście, ponownie taktyka. Mnie nie zawiedzie. Ona mnie ponownie nie zawiedzie i znowu po prostu, że tak powiem, polecie szybki decik, tak? No zobaczymy, zobaczymy. Ja szukać po prostu. Ja coś czuję, że jakoś tak negatywnie jesteś nastawiony już. Ja nie jestem negatywnie nastawiony. Ja nie jestem negatywnie nastawiony. Mi się wydaje, że ty jesteś bardzo. Myślę, że ty jesteś bardzo pewny siebie. A chciałem zaznaczyć, że ty ani razu nie zobaczyłeś mojej pułapki. A ja się chciałem ciebie spytać, a dlaczego ty jakoś właśnie tak niepewnie co już tutaj podchodzisz? Nie, ja bardzo pewnie podchodzę do siebie, bo ja wiem co zrobię. Tylko no nie mogę ci tego zdradzić, no bo byś już wiedział i ja to było bez sensu. Ja mam takie wrażenie, że jakoś tak bardzo negatywnie coś tutaj bierzesz się za tutaj ten etap. Nie wiem dlaczego tak właśnie tutaj się dzieje, nie wiem skąd twoje negatywne myśli. Mogę ci tylko powiedzieć, że zostaniesz zabity w pierwszej rundzie. Tak, bo tak. W pięć minut znowu zdążysz zrobić piękną pułapkę. Tak jak to było w pojedynku w Minecrafcie, nie wiem czy pamiętasz. Tam też zobaczymy. Na PvP zostaje zniszczony i tutaj ponownie zostanie zniszczony, tak? Nie będę ci tego ukrywać, bo to po prostu trzeba być szczerym człowiekiem. Ja ci szczerze mówię, że zostanie zniszczony. Dobra, no zobaczymy. Okej, ja trzymam za słowo, mam nadzieję, że mnie nie oszukasz. I że faktycznie zostanę zniszczony. Tutaj wszystko tutaj się pokaże, nie? Zaraz zobaczysz wszystko ewidentnie. Ja już ci powiem, tak ci chcę zaznaczyć, że już mam naprawdę fajny equipment. Ja też. Też sobie tutaj w diamencikach właśnie sunę. Tak, w diamentach, naprawdę... oczywiście. Tak. Co jeszcze? Jeszcze się podrap się po dupie jeszcze, no. Co tam jeszcze masz? Za nas, no, co? Tutaj takie ofensywne diamenciki przygotowane już tutaj na ciebie. Diamentowy secik zenchantowany z Protection 4. Tak, żeby tak. Po prostu zbyt kolorowo. A smoka? Było. Smoka już zabiłeś? A później przelatuje smok, który, no wiemy co robi z tą matką. Zostawmy to sobie może dla siebie i tak. Po prostu... O, jest, dobra. Aha, czyli już masz żelazo, tak dobrze, nie musiałeś... O kurde, jaki inteligent się nam trafił. Że tak powiem, nie chciałem ci zdradzić szczegółów mojego sekretnego planu, ale dobrze, skoro już tutaj się chwalimy takimi osiągnięciami. Jeszcze mi się fajnie trafiło, że mam wszystko. O, a ja tak się składa, że nie mam nic, ale to nic nie znaczy, bo moja pułapka i tak będzie wybitna. Tak. Dobra. No moje pułapki to... Ja umiem stawiać pułapki. Ostatnio postawiłem banana na drodze i... To bardzo dobrze wyszło. Sam się na nim wywaliłeś pewnie. Na początku tak, ale na szczęście jak już raz wywaliłem, to mój stary wywalił się drugi raz. Okej. Dlatego mnie ostatnio na polenowy tydzień nie było. Okej, rozumiem. Nie umiem znaleźć tego. Czego? Czego nie umiesz znaleźć? Powodu do chęci do życia. Dobrze. Nie ma. Dobra, nie wiem, walić to. Dobra, powiem tak. Zrespiło mnie w najgorszym miejscu na świecie. O to nie, pies mi znowu szczeka, to jest nienormalne. Co nagrywamy odcinek, to on tu mi szczeka. Milo! Wam tam powiedz. Milo! To on Milo. Szczekać. Nie szczekaj. Mario. Mario. A to jest Mario? Nie, Milo. Mario! Dobra, bo za minutę mamy swapa, nie wiem czy wiesz, jakoś tak będzie mniej więcej. Nie, jakoś mnie to, wiesz co, się zbytnio tym nie przejmuje, bo ja jestem perfekcyjnie przygotowany. Jak widzisz, to możesz zobaczyć postęp, tak? Aha, to ty zrobiłeś postęp, dobra. No niezły postęp zrobiłeś. Ja w sumie mam pomysł, jakby można było ciebie zlikwidować i to wcale nie jest głupi pomysł. Oho! Ale jak ty teraz znowu zginiesz, to jest... Nie zginę, zobaczysz. Już jestem przygotowany na wszystko. No to nie będziesz, bo to jest coś nowego. Nie, dobra. Ja wiem co zrobię. No ja zrobię, na początek ci zrobię taki lajcik. Nie no, ja ci tak naprawdę, wiesz co, ja ci tutaj, że tak powiem, no jestem perfekcyjnie przygotowany, ja na twoim miejscu bym się obawiał, bo naprawdę ta pułapka jest wybitna.
ale mam wrażenie, że swoim intelektualizmem jesteś w stanie przeżyć, tylko musisz się postarać i się skupić. Bo nie będzie tak łatwo, jak tobie się może wydawać. Kurde, gdzie to jest? Czemu tego nie ma nigdzie? Coś, czego ja chcę. Życie mnie kopie w dupę. Tak, tak. Dobra. Kurde, fix. O, no super. O, znowu pies mi szczeka. Dobra. I uwaga. Co jest? O kurde, dobra, tego się nie spodziewałem, że będą same szkielety. Ale dobra, łatwo. Dobra, udało mi się. Jak? Przeżyłeś? Ej, ile to jest tego kamienia? Dobra, przeżył. Dobra, pierwsza pułapka na chillko. Zobaczymy, jak sobie z drugą poradzisz. Ło, kurde. Nie, ale ja nie wiem, dlaczego ty w ogóle... Dlaczego ty myślisz w ogóle, że jesteś w stanie przeżyć następną pułapkę? Ja nie wiem w ogóle, dlaczego ty myślisz, że tutaj zrobię zagrywkę psychologiczną. A ja cię w ogóle ciepłem w idealne miejsce, bo tam żelazo było, no to fajnie, nie? Ale, ja mam, tylko ja bardziej potrzebuję żarcie. A to jedzenka akurat mam pełny dostatek, więc jak chcesz, to zapraszam do mnie. Nie, dziękuję sobie. Ogarnę sobie. Jak taki jesteś pewny siebie? Tak, tak. Zobaczymy, jak ci tutaj zaraz, kurde, ofensywnie. Nie, ja po prostu pierwszą pułapkę musiałem coś tam zrobić, żebyś poczuł strach. Strachu to ja nie poczułem, ewidentnie nie poczułem, ja się w ogóle ciebie nie boję. Dobra. Bo pierwsza pułapeczka była, no nie oszukujmy się, poziom frajer, tak? No a twoja? Moja pułapka była wymagająca i wymagała intelektu, a twoja to była zrobiona nie wiem po co, żeby tutaj kurczę. No to ja tutaj naprawdę nie szanuję takich zagrywek. Ja myślałem, że tutaj przygotujesz jakiegoś Pudzianowskiego, który zacznie mnie atakować od pleców, a ty po prostu spuściłeś na mnie wodę. No, nie jest to kulturalne zagranie, szczególnie, że koledzy w podstawówce robili to kilka razy. Ty powinien się chwalić takimi historiami. Ej, nie wiem, ja mam najgorsze miejsce na świecie, no. No czemu? Ja tam byłem przed chwilą. To wcale nie jest takie niesprawiedliwe. Boże święte. Ale tamto miejsce, gdzie ja byłem wcześniej, było jeszcze gorsze. Ty masz najgorsze miejsce na całej planecie już, to już naprawdę nie da się mieć gorszego. To gdzie ty teraz jesteś, już jest kompletny syf. Okej. Jak ci idzie tam, co? Pozytywnie? Bardzo dobrze mi idzie. Wręcz bym powiedział, że wybitnie. Zobaczymy, jak tutaj przyjdzie ci z przetrwaniem. Aha, kurde. Taki pewny siebie jesteś, dobra. Nawet takich ofensywnych tekstów tutaj nadużywasz. No ja ci powiem, że miałem pewien plan na zabicie ciebie, ale zrezygnowałem z tego planu. Wiesz dlaczego? Bo po prostu zbyt chamski ten plan mi się wydaje, że cię zabił w taki sposób, to miałem właśnie w planach, to mógłbyś się jeszcze popłakać. Ha, oczywiście. Dobra, jakby... chyba mam sporo czasu. Ja już mam jakby gotową pułapkę, jak mi się wydaje. Chyba nie zdążę skoczyć po jedną rzecz, którą chciałbym zrobić, ale... Czasu jest chyba jeszcze całkiem sporo, nie? Czy nie? W sensie... z 2 minuty... Dobra, w sumie zdążę, przekonałeś mnie. No widzisz, właśnie... Chociaż kurde, boję się, że nie zrobię na tobie tej pułapki, którą mam przygotowaną. Byłoby mi przykro, gdyby mi się nie udało. Więc może jednak nie, Mi by nie było przykro, więc możesz na spokojnie iść. Nie będę ryzykował tym, bo to jest troszkę daleko. W sensie widzę to stąd, ale nie chcę tam iść, bo jest ryzyko. No nie będę ci mówił, co to, bo... Aha, a więc po prostu jesteś hamem, tak? Tak, jesteś się pochwalić oczywiście, tak, jestem hamem. Pułapką, którą przygotowałeś. Dobrze, ja się swoją też nie pochwalę. Właśnie moja pułapka jest na podłożu psychologicznym, więc tutaj... O kurde, na podłożu psychologicznym. To brzmi poważnie. Ale ty się śmiejesz, ale ja jestem w stanie się założyć, że ta pułapka cię zmiecie z planszy. Tylko i wyłącznie z tego względu, że ona jest właśnie na stopie psychologicznej. I ty po prostu nie spodziewasz się tego, jak cię to zmiecie z planszy, bo tobie się wydaje, że to jest takie proste, ale to nie jest takie proste. Kurde, no. Wszystkiego się dowiesz. Mam nadzieję, że ją zdąży zrobić, bo jak nie, to będzie przypikson. Ja nie wiem, ja jakby mam wrażenie, że sporo czasu straciłem teraz, stojąc w miejscu tak naprawdę i czekając, że mi się mięso przepali. Trochę zwaliłem pod tym względem, no ale trudno. My to jakoś tam, wiesz co, nie martwi. Jestem zestresowany, nie wiem, jak ta pierwsza pułapka będzie wyglądać.
Tak, no ale, ale, mam, ale, jestem, ale jestem bogaty w mięso, więc to jest spoko, że jak to przeżyję, to już później mogę podłoże, się... Podłoże psychologiczne robi swoje, pamiętaj. Nie jest to taka prosta pułapka, jakby ci się mogło wydawać, naprawdę, bo przyłożyłem się do tej pułapeczki, naprawdę, przyłożyłem się. Jestem święcie przekonany, że jej nie przeżyjesz. Okej. Okay. Jestem tego święcie przekonany. A jak będzie, to zobaczymy. Ale wydaje mi się, że tutaj właśnie przez to podłoże psychologiczne, które przygotowałem, o którym cały czas ci tutaj mówię, możesz mi ciężko przetrwać tą pułapkę właśnie. Więc zobaczymy. Jesteś gotowy? Tak. Tak. No tutaj ja się tak powiem, ja sobie już czuję. Okej, 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 jest, zaczyna się. 6, 5, 4, 3, 2. Tak jest! Kurde, no ale... Ale mogłem, ale zginąłeś też? Nie. Wiadro. Wiadro, normalnie, miałem gotowy. Ja też miałem wiadro, ale kurde... Jakoś... Miałem inaczej myszkę skierowaną, bo ja miałem w dół, jak spadałem do ciebie, a jak następło, to ja miałem do góry. Co byś miał na nagraniu? Nie wiem, czemu się tak stało. Dobra, ale to jest pierwszy DevSwap w naszym życiu tak naprawdę, poza tymi treningowymi, które graliśmy wcześniej. Więc jeżeli tak. jeżeli chcecie jakby powtórkę, jeżeli chcecie jakiś rewanż, no to oczywiście łapka w górę i kolejny rewanż będzie. Pięć szczęście łap, jak będzie, to robimy rewanż. Tak, i kolejny rewanż u Dave'a, później kolejny u mnie i tak będziemy sobie robić w nieskończoność, aż prawda uznamy, że już nam się skończył content. Więc tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku, już jutro o godzinie 19:19. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.